Wiadomość z ostatniej chwili. Od 10 września w każdym punkcie z prasą grasuje nowy człowiek pająk. Zwie się Ghost Spider, więc jeżeli dwóch pajęczaków było wam za mało, to teraz mamy trzech samozwańczych przebierańców w kostiumach pająków. Znajdźcie mi ich, ponieważ stanowią zagrożenie dla naszych portfeli. Cześć, witajcie, z tej strony Blump i witam was w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj przyjrzymy się takiemu oto magazynowi z serii LEGO Marvel Spider-Man wydawnictwa Blue Ocean. Magazyn ten swoją premierę miał 10 września 2024 roku. Jest to wydanie piąte na ten właśnie rok, jeżeli chodzi o serię magazynów Spider-Man i jego cena to 25 zł bez jednego grosza, czyli cena cały czas rośnie, dlatego też z początku filmiku powiedziałem, że po prostu te magazyny są zagrożenie dla naszych portfeli. Już z tego miejsca chcę was przeprosić za ten cringe'owy początek, ale uznałem, że muszę się pobawić w Jonah Jamesona, żeby po prostu jakoś fajnie, śmiesznie i też właśnie cringe'owo rozpocząć ten filmik, ale myślę, że wyszło fajnie, a teraz już tak naprawdę całkiem poważnie, no to cena wzrosła i naprawdę boli to bardziej niż 20 zł, które płaciliśmy, ale magazyny nie odstają jakoś od siebie, ponieważ no, otrzymujemy tutaj fajną minifigurkę właśnie Ghost Spider, czyli naszej Gwen Stacy w jej stroju Spidermana. Plus nie jest ona jeszcze sama, ponieważ otrzymuje pajęczego drona z 29 elementów, co zdecydowanie na plus. No i standardowo, tak jak w każdym moim filmiku, rozpoczniemy sobie na początek od magazynu, a dopiero później minifigurka. Tak prezentuje się strona główna tego oto magazynu. No i zacznijmy sobie już tutaj od środka. No i co mamy? Mamy reklamę zestawu z LEGO Ninjago, co się pojawia chyba teraz w każdym magazynie i bardzo mnie to dziwi. Mamy też spis treści. No i w sumie tutaj na czwartej stronie już mamy kilka tutaj informacji na temat naszej Ghost Spider, w tym jej historię, moce oraz o tym pajęczym tronie. Jest również instrukcja składania, która myślę, że się przyda, ponieważ tak z tego rysunku nie umiem wywnioskować, jak tego drona się składa, ale tutaj mamy fajną, przejrzystą instrukcję, no i też jak zbudować minifigurkę. Na stronie szóstej rozpoczynamy już zadania, mamy jakiś labiryncik, mamy też tutaj Morbiusza naszego, no i więcej zadanek, a na stronie dziewiątej mamy tutaj reklamę, a w zasadzie zapowiedź magazynu LEGO Star Wars, ponieważ od 20 września otrzymamy takiego oto pilota myśliwca TIY, więc co, spoko minifigurka. Pierwszy raz chyba się pojawia w magazynie, więc spoko, no i fajnie wygląda, plus złota limitowana karta, zdecydowanie na plus. A na stronie 10 rozpoczynamy komiks i mamy też tutaj naszą Gwen Stacy, możemy ją kojarzyć na przykład zestawów jej wygląd, więc akurat fajnie, że to odwzorowali, a nie jakiś tam design, chociaż własny design też mogli zrobić. Mamy tutaj o niej strój, no i co, leci ona w miasto na akcję i pojawia się też na zwykły Spider-Man. Czy pojawi się Miles? Nie wiem, liczę na to. Jest tutaj jakaś akcja z policjantami i ciąg dalszy później nastąpi, a na stronie 16 mamy kilka informacji na temat Morbiusa, a więc jego postać tutaj się pojawia dość często. Możecie sobie to jakoś przeczytać, jeżeli chcecie tam to zeskrinować. A teraz mamy tutaj plakacik, który już wyrwiemy i tak on się prezentuje. Tu mamy już, widzę, jakiegoś fajnego Spidermana i rozdarłem ten plakat gdzieś w jakimś miejscu, ale chyba nawet nie widać. Okej. Okay. A tak się prezentuje ten plakat z jednej strony, tu jest rozerwany. Mamy Spidermana i mamy jakby jego linie z maski przeciągnięte, co też jakby imituje, powiedzmy, Spider-Sense, a w tych po prostu tutaj o tych okienkach między pajęczynami znajdują się jakieś scenki z jego życia czy akcji. Fajnie to się prezentuje, naprawdę ciekawy pomysł na plakat. A z drugiej strony Elektro, wow, świetne tutaj plakaty są, naprawdę. Nie wiem, jaki powieszą, o ile powieszą, ale naprawdę one robią robotę i obydwa mi się podobają na równi. Nawet nie wiem, czy ten tutaj bardziej z tym Spider-Manem, ale nie wiem, obydwa są mega. A tutaj na stronie 21 mam jakąś misję i musimy coś tutaj wybrać, nie wiem, co to są. Na tej stronie są widoczni bohaterzy i łotry ze światów równoległych, wypełni wszystkie misje, aby zaprowadzić porządek w chaosie. Aha, czyli po prostu mamy tutaj rzeczy i mamy uzupełnić tutaj rzeczy. Okej, okay, spoko. A na stronie 22, nie, to nie jest powrót do komiksu, to są jeszcze cały czas jakieś informacje o zadaniach. No to tak mi wygląda, ponieważ mamy tutaj mecha, auto i wszystko i dodatkowo mamy zadania, okej. Okay. A dopiero na stronie 24 mamy powrót do komiksu i pojawia się plakat.
Mam nadzieję, że minifigurka pojawi się w magazynie. Nie wiem, są na to nikłe szanse, ale naprawdę, jeżeli ona by się pojawiła, to wow, Blue Ocean by tutaj ugotowało, ale nie wiem, czy aż taką minifigurką mogą dać do magazynu, plus ten zestaw z Daily Bugle już był jakiś czas temu. No i kto jeszcze się pojawia? Kingpin! Wow, Kingpina w Lego nie mamy, więc to już w ogóle byłoby ciekawe, jakby Lego go stworzyło w jakimś czasie. No fajnie on wygląda, nie powiem, że nie. Taki Big Fig, no właśnie tak bym sobie Kingpina w Lego wyobrażał, żeby tak go zrobili. Może mniejszy, no bo jednak te Big Figi to są to Hulka i Thanosa, ale coś właśnie po prostu większy niż minifigurka. No i co, mamy więcej akcji i jeszcze więcej akcji, a w tym tutaj Ghost Spider-Maestro i tego drona. Black Cat też walczy chyba po stronie Spider-Mana tutaj, na to mi tak wygląda. No i co? Ona gdzieś się tam wytrąciła w międzyczasie, a na stronie 31 mamy koniec, na stronie 32 mamy zadanka. Strona 33 to rysowanie, czyli spoko do młodszych odbiorców. I ostatnia strona, czyli zapowiedź następnego dodatku, który prezentuje się niesamowicie. No wow, tutaj naprawdę mamy spoko rzeczy, ponieważ zwenomizowany zielony goblin, minifigurka z tego roku, ze stycznia, z zestawu za 120 zł, jak się nie mylę. Wow, naprawdę fajne. Mam zwenomizowanego doktora Octaviusa, nad nim myślałem. I teraz będzie w magazynie, no naprawdę opłacalne, jeżeli cena nie wzrośnie, będzie 25 zł wynosić, mega OP, 41 elementów, pewnie pójdzie w glider i nie wiem, czy też minifigurki w to liczą, ale minifigurka, sztosik, 13 listopad, czekamy, wyczekujemy na to, ponieważ naprawdę tutaj mamy niezły ogień odpowiedzi do zadań i reklamę też magazynu Lego Marvel Avengers i to jest wydanie specjalne, ale nie rozumiem tego wydania specjalnego. Otrzymujemy tu zwykłą minifigurkę Rocketa, żadnej metalowej puszki ekskluzywnej, tylko złotą kartę, więc nie rozumiem tego wydania specjalnego. Cena tego magazynu to 30 zł, więc tym bardziej, nie? Ale no co, minifigurka jest tak świetna, więc nie wiem, czy może nie sięgnę, chociaż nie wiem, ponieważ na 30 zł trochę tak by bolało, ale no zobaczymy. A tutaj na ostatniej stronie mamy jeszcze reklamę magazynu Lego Minecraft, który jest już w sprzedaży. Mamy tutaj szkieleta, jakiegoś bohatera i kawałek terenu. No i jeszcze złotą limitowaną kartą. Spoko, naprawdę magazyn oceniam na plus. Zawartość tego magazynu, plakat i następny dodatek, mega sztos. A teraz sobie przejdźmy do minifigurki. No i tak prezentuje się saszetka z minifigurką. Jak ją tutaj otwieramy, tu mamy ten mechanizm na po prostu takie coś. Nie chcę tego uszkodzić, bo jednak potrzebuję to do posta na Instagramie, jeszcze ten woreczek. Postaram się to jakoś otworzyć, ale ten klej mają tak mocny na tych saszetkach, że to jest szok i się boję, żeby tego nie rozerwać przypadkiem. Ale okej, idzie to jakoś powoli, bo powoli, ciężko, bo ciężko, ale idzie. Okej, i wyszczypmy sobie zawartość. Poleciała mi główka prawie, że tutaj się elementy trochę blokują i jeszcze tam coś w środku mamy. Chyba teraz wszystko. Tak się prezentuje zbiór elementów. No i co, myślę, że ze względu na ten nowy, jakby mój format filmów, złożymy sobie tutaj na nagraniu już wszystkie elementy. Zobaczymy też, czy wszystko się zgadza. Nasza Ghost Spider już prawie jest, tylko dodajmy jeszcze elementy pajęczyny, którą może strzelać z rąk. No i jeszcze od niej drona trzeba złożyć. Tutaj na boku wy nie widzicie, ale mam otwartą tą instrukcję właśnie, jak zbudować tego drona, bo bez tego w sumie bym nie dał rady go tak złożyć, chyba że jakąś własną wersją bym zbudował. No i co? Łączymy te elementy. Ile ich było? No, pisze 29 na opakowaniu, ale czy liczą łącznie z Ghost Spider? Nie mam pojęcia. Tu robimy oko tego pająka. No i co? Jeszcze na górę idą jakieś elementy. Ciekawa konstrukcja, szczerze, czy w ogóle te pająki mają zastosowanie, ponieważ ostatnio był Peter Parker z jakimś tam pajęczym łazikiem. Nie wiem, oglądałem w grudniu 2023 tego niesamowitego, nie niesamowitego, jakiegoś tam Spidermana animowanego i on bardzo chciał jetpack albo motocykl, więc właśnie nie czaję sensu tego, on ma pajęczyny, ale okej, okay, chciał to chciał, także może tutaj tak samo po prostu chcą takie oto gadżeciki od nich. No i co, pajęczak już akurat teraz zbudowany, gdzie ta antenka ma, się tu na tu. Okej, okay, antenka idzie na tu,
No i co, pajęczy dronik, dronik, tak, to jest dron akurat zbudowany. Także przyjrzymy się mu już z bliska tutaj, jak go mam zbudowanego. Tak on się prezentuje, ma oczywiście 3 pary odnóży. Jeszcze jako pajęczak powinien mieć 4 pary odnóży, ale okej, okay, nie czepiajmy się tego. Mamy tutaj antenkę z tyłu do sterowania, zapewne zdalnego jakiegoś. Tu niebieski element, no kolorystyka zgadza się z Gwen Stacy, Ghost Spider, ale gdzie są jakieś zasilacze, żeby to mogło latać? Nie wiem. Jest oko fioletowe, różowe, przepraszam, malinowe. No i co? Jeszcze tutaj z góry białe wygładzenia. Fajny dronik, a minifigurka Ghost Spider prezentuje się w ten oto sposób. Świetna, prosta, ale cały czas cieszy oko. Jakieś nadruki na nóżkach, czy by się przydały? Nie mam pojęcia, ale myślę, że nie, chyba że jakieś po bokach, ale tak z przodu to nie musi to żadnych mieć nadruków. Fajna minifigurka, żadnych nadruków drugich na twarzy. I tak kaptur to zasłania, a tak poza tym spoko. Myślę, że główka i włoski na zmianę by się tutaj przydały też, ale nie narzekajmy, w każdym razie minifigurka prezentuje się świetnie, więc dodatek tutaj zdecydowanie oceniam pozytywnie. No i co? Jeżeli mam omówioną konstrukcję, zawartość, to możemy już sobie teraz przejść do podsumowania. Magazyn świetny, minifigurka świetna, plakat świetny, zapowiedź magazynu świetna, aż cieszy serce. A więc odpowiedź tutaj jest jednoznaczna: tak, polecam zakupić ten magazyn. No cena, już mówiłem, 25 zł, wzrosło to, boli to, ale naprawdę dla tej minifigurki warto, chyba że planujecie zakupić taki samochód tego Spidermana, gdzie ta Gwen Stacy się pojawia i też ten zwenomizowany Green Goblin, ale myślę, że ten samochód nie wygląda jakoś super świetnie, dlatego tutaj magazyny są świetną alternatywą, mi się to podoba. No i co, tak prezentował się magazyn i recenzja. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku do samego końca, zapraszam na moje profile na Instagramie, tam pojawi się na jednym profilu zdjęcie w naturze z tą minifigurką, na drugim po prostu taka jeszcze zdjęcie tego magazynu, wyróżnione najważniejszych rzeczy. Linki będą w opisie. No i co? I jeszcze wrzucę jakiegoś szowcika promującego ten magazyn, bo czemu by nie? No i też możecie zobaczyć. Chyba że trafiliście tutaj przez shorta, to dajcie znać w komentarzu. Jestem tego bardzo ciekaw, ile osób właśnie tutaj przez shorta trafi. No i co? Ja się już z Wami żegnam i widzimy się już w nadchodzących filmikach. Cześć, cześć!